Cześć! Witaj na kanale Agencji Komunikacji Marketingowej ABANANA. Zachęcam Cię do kliknięcia w subskrypcję, ten czerwony przycisk znajdujący się pod filmem oraz w dzwoneczek. Udanego oglądania! Za nami dzisiaj bardzo ciekawe spotkanie z dyrektorem do spraw PR-u i komunikacji firmy Sokołów, z Marcinem Bałandą. Myślę, że to było bardzo pożyteczne, inspirujące spotkanie dla całego zespołu, ponieważ poruszyliśmy takie tematy, o których na co dzień się nie mówi. Dużo rzeczy dla mnie też jako PR-owca bardzo ciekawych, takich od środka, w jaki sposób wygląda organizacja pracy, działania promocyjne, działania komunikacyjne, też działania, jeżeli chodzi o kryzysy. Mogę powiedzieć, że to było jedno z najciekawszych spotkań, a wierzę, że jeszcze wiele przed nami, także chciałem bardzo podziękować naszym gościom za to spotkanie. Podczas dzisiejszego śniadania firmowego z przedstawicielami marki Sokołów byli obecni Marcin i Karolina. Bardzo fajną prezentację pod kątem tego, jak współpracować z influencerami, zrobił Bart Dziedzic. Moim zdaniem największą wartością dodaną tych śniadań jest wymiana wiedzy, a właściwie wymiana takiego insightu, który gdzieś na co dzień nie przepływa między agencją a firmą. I właśnie super przykład tej wymiany insightu mieliśmy dzisiaj, gdy my dowiedzieliśmy się, jak działa naprawdę bardzo duża korporacja zajmująca się ciekawą branżą, bo branżą gastronomiczną, a firma Sokołów dowiedziała się znowu, w jaki sposób współpracować z influencerami i robić to dobrze. Kolejne śniadania firmowe z kolejnymi klientami już planujemy. Jestem bardzo zadowolony z tego, że możemy wspólnie z klientem spotykać się w takiej atmosferze po prostu partnerskich relacji, partnerskiej współpracy. I widzimy, że nasi klienci też tego oczekują. Tego, żebyśmy jako agencja wspierali, żebyśmy rozumieli ich działania, ich system pracy, ich cele, jakie mają do osiągnięcia i żebyśmy po prostu wspólnie je wypracowywali. Dzięki temu obydwie strony mogą traktować się z szacunkiem, z wzajemnym zaufaniem, co tak naprawdę jest najważniejsze przy tego typu działaniach. Zapraszam Was, jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi klientami, a jesteście dużymi markami, to zapraszam do kontaktu. Siemanko, cześć.